Szanowni mieszkańcy Międzyrzeca, jesteśmy w tej chwili już w trakcie bardzo intensywnej kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego. Wybory odbędą się za kilka tygodni. Na terenie naszego miasta w tym czasie ściera się kilku kandydatów, którzy walczą o stanowisko burmistrza miasta, w tym również ja, reprezentujący komitet wyborczy wyborców ponad podziałami, komitet niezależny, w skład którego wchodzą niezależni ludzie realizujący na terenie miasta swoje pasje, misje społeczne, przedsiębiorcy, ludzie młodzi, ludzie, którzy chcą zmieniać nasze miasto. W związku z tym również pojawiają się w przestrzeni publicznej często nieprawdziwe informacje, że Marcin Duszek, który przez 9 lat był posłem ziemi międzyrzeckiej, nie robił dla miasta kompletnie nic. Dlatego zaczynamy dementować od dzisiaj te właśnie nieprawdziwe, kłamliwe informacje, które pochodzą często z ust przeciwników, którzy bazując na państwa niewiedzy, nieznajomości tematu, powtarzają te brednie. Chcielibyśmy prostować pewne rzeczy. Chcielibyśmy powiedzieć o pieniądzach, które szły z Polskiego Ładu, rządowego programu, który rozwijał Polskę Wschodnią, rozwijał Międzyrzec. Do miasta przyszło blisko 100 milionów złotych pieniędzy rządowych, które pozwalały rozwijać dynamicznie Międzyrzec. To był ten czas, kiedy przez 9 lat walczyłem o te środki, żeby do Międzyrzeca płynęły jak najszerszym strumieniem. Jesteśmy w tej chwili przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej, w której stoi pozyskany dzięki przychylności pana generała Bartkowiaka, byłego komendanta Straży Pożarnej, pan generał, z którym znaliśmy się i bardzo blisko współpracowaliśmy przez te wszystkie lata, pomógł mi w ostatnim czasie pozyskać wiele samochodów, nie tylko do Międzyrzeca, nie tylko do jednostki OSP Śródmieście w Międzyrzecu, ale również do wielu, wielu innych jednostek na terenie całego województwa, bo poseł, który sprawuje swój mandat, jest posłem całego województwa i musi też patrzeć na mieszkańców i na miejscowości, wszystkie, które są na terenie całego naszego regionu Polski Wschodniej. Jednak o Międzyrzecu również nie zapominałem. Sprzęt, który trafiał do Międzyrzeca i do Państwowej Straży Pożarnej, do jednostki, którą mamy w Międzyrzecu i do Ochotniczych Straży Pożarnej i do innych jednostek, ten sprzęt również trafiał tutaj, do Międzyrzeca. Więc nie jest prawdą, że poseł nic nie robił dla ziemi międzyrzeckiej. Tak jak wspomniałem, potężne, gigantyczne środki z Polskiego Ładu, z tego programu, który był programem inwestycji strategicznych, które miały rozwijać te środki Polskę Wschodnią, to nam się udało. Miasto Międzyrzec dostało również bardzo wiele środków na rozwój zarówno infrastruktury, hali sportowej. Te wszystkie działania spowodowały rozwój naszego miasta. Mamy nadzieję, że ten rozwój będzie jeszcze bardziej dynamiczny, że ten rozwój będzie mógł przyczyniać się do tego, żeby nasze miasto stało się miastem przyszłości. Ja jako były prezes Straży Śródmieście chciałem podkreślić, że pan poseł Duszek zawsze starał się pomagać naszej straży, zawsze był zaangażowany w to, żeby był lepszy sprzęt. A co można zobaczyć, ten oto samochód. Mieliśmy kiedyś bardzo stary samochód bojowy, w którym jako najstarsza straż w Międzyrzecu bardzo często wyjeżdżaliśmy do różnych akcji, do różnych pomocy dla ludzi potrzebujących. W tej chwili mamy już taki sprzęt, że nie wstydzimy się tego, że i nie boimy, że się popsuje, że coś nie będzie w nim grało, czy nie będzie służył pomocą dla innych osób. Szanowny druhu prezesie, to, że jednostka nie znajduje się jeszcze w tej chwili w systemie KSRG, to jest wielkie zaniedbanie. Naprawimy ten błąd bardzo szybko. To się należy tej jednostce bardzo dynamicznej, bardzo pomocnej, ze szlachetnymi funkcjonariuszami. Ta jednostka już w tym systemie powinna być. Więc mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach również ten problem, tą bolączkę załatwimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i wierzę, że na pewno będziemy w tym systemie. Dziękuję bardzo. Dziękuję prezesie.